W świątecznym turnieju piłki nożnej 19 grudnia, rozgrywającym się na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie, wzięło udział kilka szkół z terenu gminy. W piłkarskich zmaganiach uczestniczyli uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych z Rykoszyna, Piekoszowa, Micigozdu, Łosienia, Jaworzni, Zajączkowa i Brynicy. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otóż chciałem pogratulować zwycięzcom, przede wszystkim pogratulować wspaniałej zabawy, to, że chcecie uczestniczyć w kulturze fizycznej, że chcecie rywalizować atmosferze sportowej między sobą i tak jak to się mówiło, mi gratuluję zwycięzcom, który zwyciężył, to zapewne to nie pierwszy, nie ostatni turniej, poprawi się w kolejnym, więc nadzieję nie należy tracić. Po trwających łącznie kilka godzin rozgrywkach rozdane zostały dyplomy i puchary, które wręczył wójt gminy Zbigniew Piątek wraz z dyrektor placówki Ewą Słomką. Na stopniach podium w kategorii szkoła podstawowa stanęli na miejscu trzecim uczniowie z Rykoszyna, na drugim z Brynicy, a na najwyższym miejscu znaleźli się uczniowie z Piekoszowa.
W grupie gimnazjów na najniższym stopniu podium stanęli uczniowie z Łosienia. Na miejscu drugim znalazł się Zajączków, a na pierwszym ponownie gimnazjaliści z Piekoszowa. Specjalne wyróżnienia otrzymali także najlepsi bramkarze turnieju Karol Zaława i Tomasz Szcześniak oraz najlepsi zawodnicy Dawid Smardzewski i Zuzanna Dudek. Gościem wydarzenia był również Piotr Malarczyk, mieszkający w Piekoszowie piłkarz Korony Kielce. Thank you.